Michał Barnaś, Endecja. Panie pośle, na początku sierpnia popełnił pan taki dość oryginalny wpis w internecie, gdzie stwierdził pan, że pańskim zdaniem, gdyby odpowiedzialni, mądrzy i rozsądnie myślący ludzie decydowali przy wyborach, to Unia Europejska byłaby federacją, w sklepach płacilibyśmy w walucie euro, no i nie byłoby Prawa i Sprawiedliwości. No to tak krótko chcę poprosić, żeby pan odpowiedzialnie... Tam było chyba, żeby... No ale okej. Okay. Nie, że Prawo i Sprawiedliwość by nie żeby rządziło. Żeby pan, biorąc odpowiedzialność za tamte słowa, w obliczu kamer przyznał, że pańskim zdaniem ponad połowa Polek i Polaków jest głupia i nieodpowiedzialna. To nie, to pan sobie może to interpretować jak chce. Jak poprzez to chciałem wyrazić moje poglądy. A więc po pierwsze, tak jak pan wymienia, po pierwsze uważam, że Prawo i Sprawiedliwość ze względu na to, że niszczy dobrą przyszłość Polski, nie powinno naszym krajem rządzić. Po drugie, jestem absolutnym zwolennikiem pod każdym względem, finansowym, ekonomicznym, ale chcę powiedzieć także pod względem bezpieczeństwa naszego kraju w przyszłości. Także wobec zagrożenia ze wschodu z Rosji. Zwolennikiem wprowadzenia w Polsce euro. I trzeci element... Federacja. Jestem, tak jak powiedziałem, może nie jestem fundamentalistą co do pogłębiania integracji europejskiej, ale jestem jej zwolennikiem. I dlatego te trzy kwestie w ten sposób postawiłem. Ja rozumiem, że pan poseł może mieć takie zdanie, ma pan do tego pełne prawo. Natomiast stwierdził pan, że jeśli głosowaliby mądrzy, to wtedy by tak było, jak pan uważa. Tak pan napisał. Racjonalnie więc myślący mówiąc ludzie. Logicznie stwierdził pan, że jednak wybierają, bo PiS osiągnął taką większość w wyborach, że rządzi samodzielnie. Większość ludzi, zdecydowana większość, jest przeciwko wprowadzaniu nas w strefę euro. No i też podejrzewam, że wiele osób, nawet jak tu siedzimy, to nie jest za tym, żeby Unia była federacją. Dlatego skoro pan uważa, że gdyśmy nie decydowali my, tylko mądrzy byłoby inaczej, no to w takim razie, no jak rozumiem, no nie postrzega nas pan jako zbyt inteligentnych ludzi. Ja panu powiem, że pan powinien mnie pochwalić za ten głos i za ten wpis. A mianowicie nawiązuję tutaj do pytania kolegi. Czyli rozumiem, do pytania kolegi, czy z tym głosowaniem, czy to pod wpływem dyscypliny, czy własnego zdania. Staram się przez całe swoje życie, a już szczególnie w polityce, byłem i radnym, i burmistrzem, i posłem, i ministrem, i tyle lat staram się prezentować i realizować swoje zdanie. Bardzo się cieszę. Powiem, że jestem nawet szczęśliwy, że najczęściej to zdanie zgadza się ze zdaniem środowiska, nie tylko partii politycznej, ale środowiska, z którym się wiąże. Widzi pan, w związku z tym ten mój pogląd był bardzo szczery i otwarty, a nie pod publikę. Gdybym chciał działać pod publikę, to bym musiał powiedzieć wszystko odwrotnie, tak? Bo pan twierdzi, że 52 czy 55% uważa inaczej. A ja uważam, że tak nie jest. Mało tego, jeżeli ludzie mają... Jeżeli ludzie nie mają swojego... Już kończę. Ludzie, jeżeli nie mają swojego zdania na niektóre tematy, na przykład na euro, to moim zdaniem to jest wina nasza. Nasza w sensie polityków. Że za mało o tym mówimy. Być może także mediów za mało o tym się prezentuje, być może także świata nauki za mało o tym się, nad tym się pracuje. Jeżeli chodzi o euro, powiem bardzo silnie. Uważam, że to jest związane z racją stanu. Racją stanu. Nie powinna być ta kwestia traktowana partyjnie, politycznie tak, ale nie partyjnie i powinna być poddana naprawdę bardzo głębokiej dyskusji publicznej, społecznej, poza wyborami, nie w wyborach, po to, żebyśmy mogli jak najszybciej racjonalne rozwiązanie znaleźć dla naszego kraju. Panie pośle, skoro temat euro został wywołany, przepraszam, skoro temat euro został wywołany, kto jest za tym, żeby w Polsce było euro? Może Prawo i Sprawiedliwość? No, ale wie pani, ale znowuż bez dyskusji, ale bez argumentu. Ale zobaczmy, no niech się młodzież nie wypowiedzą, prawda? A jaka tu jest reprezentatywność tej sali, żebyśmy wiedzieli, że większość będzie reprezentowała większość. Halo, przepraszam bardzo, nie wszyscy. Panie pośle, odpowiadam. Duża, bo są młodzi ludzie z różnych... Zrobimy to losowanie? Głosowanie, przepraszam, kto jest za? Może losowanie. Może. Bardzo ciężko powiedzieć. Nie bardzo, dobrze, to inaczej. To ja dopytam. Że część mówi tak, część mówi nie. Panie pośle, dobrze, to konkretnie kiedy? Ach Boże, jeżeli ja mówię... No bo to możemy lata albo tak. To jest akurat, to wtedy jest polityka, powiem szczerze, a gospodarka bardziej kiedy? Powiem szczerze, że to nie jest najważniejsze, ale wiadomo, że mamy krótki program, wiele tematów, to ja odpowiem panu najkrócej jak potrafię. Jak najszybciej.
Bez odpowiedzi.